Dziś w prognozie o pogodzie opowiemy w paru słowach. Gdy pogoda jest gotowa, a jej przebieg ustalony, jedna w niebie tęga głowa, co przewyższa inne głowy, puszcza w obieg bieg wydarzeń, które wedle naszych mniemań śmiemy czasem przewidywać. Trudno zatem jest zgadywać, co wydarzy się w pogodzie. Może słońce nas przypiecze, może wiatr przewróci łodzie, może piasek wyparuje, woda zaś w arktycznym chłodzie się zanurzy bezpowrotnie. Jedną pewną jednak rzeczą jest w tej chwili to, że chcemy wam powiedzieć, że na jutro wiele zmian prognozujemy. Yeah. Dzień dobry. Chłopców i nie ma dziewczynek, gdy na korytarzu króluje pan Mirek. Krótka rozmowa to nie lada gratka, kiedy naprzeciwko siedzi wariatka. Przedstaw nam się. Nazywam się Zuzanna Wiercioch. Mam 14 lat i chodzę do klasy drugiej gimnazjum. Gdzie wcześniej chodziłaś do szkoły? No, chodziłam do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej. Pamiętam tę szkołę bardzo dobrze. Mimo, że już rok minął, odkąd się z nią rozstałam, to wydaje mi się, że jest to szkoła, która dużo mi dała. Uważam, że wiele nauczycieli, tak jak na przykład pani Danusia Pietrzak, tak jak pan Krzysztof Wiśniowski, naprawdę wyszlifował mnie, dali mi dobrą lekcję życia. Uważam, że są ludzie, którzy naprawdę w moim życiu przeprowadzili coś niespotykanego. Pan Wiśniowski, tak jak obiecał, że wyszlifuje, tak wyszlifował. Z kim najbardziej zaprzyjaźniłaś się w tej szkole? Oczywiście są Kamilka Jędrzejewska, pozdrawiam serdecznie, Olusia Malinowska, Joasia Orzechowska, no i oczywiście dwóch chłopców wspaniałych, Dawid i Kuba Legoń. Wspaniali ludzie, naprawdę, za nimi tęsknię bardzo. Co lubisz robić w wolnym czasie? Masz jakieś hobby, zainteresowania? Bardzo lubię grać w bocze. Bardzo lubię przepowiadać pogodę. I lubię to robić. To nie jest tak, że ja tu pracuję. Uwielbiam dla uspokojenia trzepać nóżką. Lubię to robić. I uwielbiam również słuchać muzyczki. Masz jakieś plany na przyszłość? Myślę, że tak, że już dążę do tego, by na olimpiadzie, bo mamy zamiar wprowadzić na olimpiadę grę bocze i mam zamiar wziąć udział w niej. Myślę, że również grę, którą wymyśliłam osobiście, która polega na tym, że każdy ma patyk, jest 15, znaczy 16 graczy, każdy ma patyk, jest jedna szmata i przekazujemy szmatę patykami. Myślę, że ją też prowadzę na olimpiadę i mogę naprawdę jakieś dobre wyniki osiągnąć. Ona chce żyć długo i szczęśliwie z Kubą. A masz jakieś plany zawodowe co do tego, kim chciałabyś być w przyszłości? Z czego opłacać życie? Chciałabym zostać zawodowo uprawiać bocze. Bardzo zawodowo chciałabym uprawiać bocze i w wolnych chwilach być pogodynką.
Zuzia chce być pogodynką. Chciałabym bardzo pozdrowić może Kubę i może Dawida. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ci za wyjazd, Zuziu. Gimnazjum, krótkie dwa pytania. Czy śpieszy mi się do wracania? No nie za bardzo. Tak, bo tęsknię za mamą trochę. Nie cieszę się, że wracam do domu. Nie za bardzo. No, cieszę się. Po części tak, a po części nie. Zleciało, ostatnio żona szkoła, prawda? No ale wracajmy już. No, chciałbym się spotkać z przyjaciółmi. Nie chcę. Wolałabym tu zostać. Jest cieplutko, super. Ogólnie świetnie. Nie cieszę się, jestem bardzo smutna, że kończy się ten czas spędzony z Antkiem. Bardzo się cieszę nawet. Tęskniłem za rodziną, za wszystkimi, za przyjaciółmi, którzy wybrali inną szkołę, gorszą na pewno. To jest szkoła dobra. No i fajnie bardzo było. Dzisiaj odcinek był ostatni. Pójdę teraz do mojej szatni, ściągnę krawat do kontenera i to jest koniec mnie z Wickera. Nad nami niebo, pod nami piekło, na ziemi raj, raj. Na prawo szkoła, na lewo fryzjer, przed nami bar, bar. Idziemy tam, 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 idziemy tam. Bałty ufale, zaleją żale, utopimy czas, czas. Możemy dużo, możemy wiele, póki młodość w nas, nas. Jest dobrze, 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 jest dobrze.